Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie zapowiedziany już film o tym, jak robię swoje podłoże do roślin, czyli jak robię swój bigos. Także słuchajcie, będzie to jeden chyba z najkrótszych moich roślinnych filmów na tym kanale, bo tutaj żadnej filozofii w zasadzie nie ma. Wszystko wrzucimy do jednej michy, wymieszamy i będzie gotowe. Natomiast jest jedna zasada, której się trzymam i uważam, że to jest zasada, która jest jakby najważniejsza, bo dzięki niej ten bigos wychodzi dobry i rośliny dobrze w nim rosną. Także słuchajcie, nie przedłużam, przybliżam Was i zaczynamy mieszać tutaj w tej misce to wszystko. Żeby nie było tak krótko i tak nudno, to postaram się trochę też pogadać odnośnie tego bigosu, jakieś moje tipy Wam sprzedać, co warto, czego nie warto, na co zwrócić uwagę i tak dalej, dlaczego robię tak, a nie inaczej. Coś tam na pewno Wam poopowiadam, więc zbliżam Was już i zaczynamy. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze widzieć. Mam tutaj michę, czuję się tak, jakbym robiła sałatkę. I pierwszy raz chyba będę robiła bigos w sukience, no ale okej. Dobra, także słuchajcie. Zasada numer jeden, najważniejsza i w zasadzie jedyna, jakiej ja się trzymam przy robieniu tego bigosu, to jest to, żeby ziemia, której używam, bo ja do tworzenia bigosu używam ziemi uniwersalnej. Wiem, że niektórzy nie używają w ogóle ziemi, zastępują ją na przykład włóknem kokosowym. Ja natomiast używam ziemi uniwersalnej marketowej. Z reguły jest to ziemia, która jest kupowana w Biedronce, ona jest ok, ale tym razem nie mam tej biedronkowej, mam ziemię z Dino, zwykła ziemia uniwersalna, natomiast też fajnie mieć jakąś dobrą ziemię sprawdzoną, ponieważ nie wszystkie te ziemie są takie same, nie wszystkie są ok, o tak bym powiedziała, bo ja kiedyś powiem Wam, że zamówiłam jakąś ziemię przypadkową na Allegro i ona była do kitu, także słuchajcie, też fajnie mieć jakąś sprawdzoną. Ja tak jak mówię, lubię tą biedronkową ziemię, teraz mam z Dino, ale gdybym miała wybór, to pewnie wzięłabym tamtą, bo ją po prostu lubię, jest dla mnie sprawdzona. Także tej ziemi, słuchajcie, wracając do tej zasady, sypiemy 30, maksymalnie, już maksymalnie 40% całej mieszanki. I to jest zasada, której ja się zawsze trzymam, ponieważ jeżeli tej ziemi jest za dużo, to wtedy ten bigos automatycznie robi się zbyt ciężki, łatwo go wtedy przelać i już wtedy nie umiem z nim tak pracować, jak zwykle to robię, tak? Także jeżeli ta mieszanka ma 30, no maksymalnie 40% tej ziemi, no bo wiecie, czasem się sypnie więcej, czasem mniej, ja tego nie ważę, nie mierzę, więc zawsze ten bigos odrobinę jeden od drugiego się różni, natomiast staram się, żeby to było właśnie te 30-35, no maksymalnie 40% i wtedy wiem, że będzie ok. Także tutaj do tej michy wsypałam sobie, tak jak widzicie, trochę tej ziemi, nie za dużo i powiem Wam jeszcze, że miałam mieszać to wszystko w tym wielkim pudle, w którym z reguły robię bigos, ale będę teraz robiła ten bigos na cały wór ziemi i nie chciało mi się tutaj tego wszystkiego targać, więc wzięłam sobie tylko trochę, pokażę Wam na właśnie na niewielkiej ilości, ale jeżeli będziecie chcieli, no to sobie odtworzycie oczywiście powielając te proporcje. I teraz tak, pozostałymi składnikami, jakie ja używam do tego bigosu są chipsy kokosowe. Moje chipsy kokosowe są z Action, z tego bloku, który się namacza. Później akurat ja mam już wysuszone, bo one już wcześniej były przygotowane. Czasem nie są suche, jak ja robię ten bigos, wtedy ten bigos automatycznie jest lekko wilgotny i trzeba brać to pod uwagę, kiedy przesadzacie roślinę, żeby od razu takiej rośliny nie podlewać, tylko dopiero za 2-3 dni sprawdzić, czy ona tego wymaga. Lepiej jest na pewno je przesuszyć, wtedy też wiecie, nic Wam się tam nie kisi w tym pudełku, wszystko jest w miarę suche, no wiadomo, że ziemia też jakąś tam swoją wilgoć ma, ale lepiej jest wysuszyć, czyli najpierw namoczyć, rozdrobnić, później wysuszyć. Także to są chipsy kokosowe i ja jestem fanką, powiem Wam, jestem mega dużą fanką chipsów kokosowych, uważam, że one są bardzo dobre. I do tych roślin, które ja sadzę, się sprawdzają, czyli w ogóle bigos Wam się sprawdzi do filodendronów, czyli roślin, które ja lubię najbardziej, do monster, do epipremnów, do anturiów, do alokazji,
Co tam jeszcze możecie sadzić w Bigos? Monstery mówiłam. I chyba tyle z takich najważniejszych. Ja jeszcze powiem Wam, że mój fikus rośnie w Bigosie. Nawet moje maranty rosną również w Bigosie. Chociaż nie powinno się sadzić marant do Bigosu, tylko do jakiejś takiej mieszanki bardziej dla roślin wilgociolubnych. Natomiast moje, tak jak mówię, rosną, tylko mam na uwadze to, że muszę kontrolować wilgotność podłoża i podlewam je z reguły nieco częściej. Także to jest to. Nie polecany jest Bigos do takich właśnie roślin wilgociolubnych, typu, nie wiem, paprotki, typu właśnie maranty, pewnie kalate. Moje kalate rosną w ceramisie, także tutaj w ogóle nie mam tego problemu. I nie polecany jest oczywiście do sukulentów. I moje sukulenty też rosną w innej mieszance. Chociaż mam taki jeden patent na leniucha, jak mi się już naprawdę nie chce, to powiem Wam za chwilę, jaki to jest patent na te sukulenty, żeby nie tworzyć takiej zupełnie osobnej mieszanki. Dobra, ale nic nie robię, a tylko gadam. Ziemia. 30% ziemi. Teraz sypiemy chipsy kokosowe. Chipsów kokosowych nigdy nie żałuję, bo tak jak mówię, je lubię. Dalej mamy perlit. Staram się, żeby chipsów kokosowych, perlitu i keramzytu, bo to są trzy pozostałe najważniejsze składniki oprócz ziemi uniwersalnej u mnie w Bigosie, żeby tych składników było pozostałe 70%. I tutaj już wiecie, nie trzymam się jakichś bardzo sztywnych proporcji, po prostu patrzę, jak ten Bigos wygląda, czyli w momencie, kiedy już mam go zrobionego, to widzę, czy potrzebuję czegoś dosypać, czy nie potrzebuję czegoś dosypać. Ważne jest, żeby ta mieszanka była po prostu luźna. Jeżeli chodzi o perlit, to słuchajcie, też warto go przepłukać, bo on pyli i można, wiecie, zachorować od tego, także jeżeli używacie perlitu, to warto go sobie przepłukać. Ja, tak jak widzicie, tego nie zrobiłam. Perlit płuczę tylko wtedy, kiedy używam go tak solo, kiedy chcę coś w nim ukorzeniać albo coś w nim posadzić. Natomiast tak do mieszanki, no to nie widzę po prostu sensu, żeby go płukać, bo za moment on i tak się tutaj wytapla w tych pozostałych składnikach w ziemi i tak dalej, więc to nie ma sensu. Także tego perlitu też trochę, ale jeżeli, tak jak mówię, używać jakąś większą ilość, no to warto wtedy przynajmniej tę maseczkę założyć. Dobra. Nawet chyba za dużo mi się sypnęło. I ostatnim elementem, tutaj już trochę poszeleszczę, bo z wora. Aha, jeżeli chodzi o perlit, keramzyt, ja nie patrzę, nie mam jakichś swoich ulubionych. Akurat keramzyt mam też z Action, perlit mam od siebie z ogrodniczego. Tutaj nie mam żadnych, wiecie, takich ulubionych marek, z których korzystam, bo to też chyba nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. No z ziemią, no to może być różnie, bo jeżeli nie wypraszycie swojej ziemi, no to możecie mieć jaja ziemiurek i wtedy mogą być problemy. Ja swoją ziemię teraz w lecie, na przykład tę, której w tym momencie używam, zostawiam na dworze, w najbardziej nasłonecznionym miejscu. Najlepiej jeszcze przykryć to czarną folią i wiecie, wtedy jak tam się zrobi taka porządna temperatura, to wszystko wybije Wam, także nie trzeba jej wtedy wypraszać w piekarniku, ale jeżeli chcecie, to możecie to zrobić oczywiście. Tak samo jest z podłożem do storczyków. Często w podłożu do storczyków są jaja ziemiurek, a ja czasem używam podłoża do storczyków, jeżeli używałam. No teraz to już raczej nie, ale używałam, jak nie kupowałam jeszcze tych chipsów z Action. I właśnie nie mogłam nigdzie tutaj stacjonarnie dostać, no to kupowałam podłoże do storczyków, jak musiałam coś przesadzić i mieszałam. Także w podłożu do storczyków też pamiętajcie, często mogą być te jaja z ziemiurek, więc warto się tego pozbyć. No i idzie sobie teraz keramzyt. Też wsypiemy parę garści. Ale nie jakoś wiele. Powiem Wam, że kupiłam teraz keramzyt właśnie też u siebie w ogrodniczym, bo ten jest z Action i on jest taki, jeszcze chyba sobie chipsów tutaj troszkę dosypię, i on jest taki mega gruby, niekoniecznie mi się to podoba. I jeżeli chodzi o taką bazę, podstawę mojego Bigosu, to to będzie wszystko, słuchajcie, tutaj nie ma
większej filozofii. Ja stosuję bardzo taki prosty bigos, możecie tutaj oczywiście dosypać coś jeszcze, czyli na przykład ceramis, możecie dosypać pumex, vermiculite, jakieś inne dodatki, jeżeli macie ochotę, jeżeli chcecie sobie taki bardziej bogaty ten bigos stworzyć. Ja natomiast dosypuję jeszcze od niedawna węgiel aktywny, po to, żeby gdzieś tam na te korzenie dobrze wpływał. Gdyby miały się zadziać tam jakieś procesy gnilne, to wiecie, on zawsze troszkę pomoże. Ja akurat kupiłam ostatnio taki nie za fajny, bo on był w takich granulkach. Ja sobie go lekko już rozdrobniłam, ale nie jakoś bardzo mi to się rozdrobniło, więc następnym razem jak kupię, na pewno kupię taki miałki węgiel i troszeczkę tutaj też go dosypię do tej swojej mieszanki, nie za dużo. I słuchajcie, nie mam rękawiczek, oczywiście nie wziąłam. Wszystko sobie przyniosłam, tylko nie rękawiczki, więc znowu będę miała czarne ręce. I teraz słuchajcie, wszystko mieszamy. Po prostu mieszamy jak sałatkę. I tworzy nam się taka bardzo, bardzo luźna mieszanka. I teraz ja sobie patrzę, czy ta mieszanka mi odpowiada, czy ona jest aż za luźna. Jak dla mnie w tym momencie ta mieszanka jest nieco za luźna, więc dosypię sobie jeszcze ziemi, bo aż do takiego, wiecie, luźnego bigosu też nie jest fajnie sadzić, bo wtedy on przesycha, no, dosłownie w 3 dni i trzeba podlewać te rośliny non stop. Ja nie mam na to czasu, także mój bigos jest taki, powiedzmy, no, wyważony. Powiedziałabym, że wyważony, taki w punkt. I teraz już jest ok, jak dla mnie. Bo pamiętajcie, że każdego podłoża tak naprawdę musicie się nauczyć. Czy będziecie uprawiać swoje rośliny w bigosie, tak jak ja, czy będziecie uprawiać swoje rośliny, nie wiem, w ziemi uniwersalnej z perlitem, to musicie tego podłoża się po prostu nauczyć podlewać. Zobaczcie, jaki on jest sypki. Tutaj nic absolutnie się nie zbija, nie zbryla. To są po prostu takie, wiecie, osobne elementy. Wiadomo, że jak to podlejecie, to i ta ziemia, i te chipsy kokosowe, które nasiąkną Wam wodą, i perlit, wbrew pozorom, nie wiem czy wiecie, ale perlit też magazynuje wodę, bo on wpływa na rozluźnienie podłoża, owszem, ale on w sobie też wodę trzyma. W tych porach wszystkich keramzytu tak samo będzie utrzymywała się woda. Jedyne, co wody nie będzie Wam chłonęło, to są kamienie, czyli żwir, piasek. I ja na przykład takiego żwiru i piasku rzecznego używam właśnie wtedy, kiedy sadzę swoje sukulenty, kiedy przesadzam sukulenty albo sadzę je, to wtedy właśnie używam dużo, dużo żwiru. No i teraz mój patent na leniwca, słuchajcie, jeżeli nie chce mi się takiego podłoża od zera tworzyć dla tych sukulentów, to wtedy wykorzystuję ten bigos, czyli biorę sobie połowę, powiedzmy, doniczki tego bigosu, resztę uzupełniam żwirem i piaskiem rzecznym. Piasek rzeczny jest nieco grubszy od takiego piachu tradycyjnego, wiecie, z piaskownicy. I w to sadzę swoje sukulenty. I wtedy tworzy mi się takie bardzo, bardzo luźne podłoże. Jak przelejemy wodą, to ta woda wypływa cała. Zostaje tylko to, co gdzieś tam właśnie wchłoną te chipsy kokosowe, czy też ziemię. Także warto, jak macie takie sukulenty posadzone właśnie w taką bardzo luźną mieszankę, to warto trochę, żeby sobie nawet postały na podstawce, żeby to podsiąknęło. Wtedy, wiecie, te chipsy kokosowe dobrze wchłoną ziemię, bo wtedy w tej mieszance naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele tych elementów, które tą wodę trzymają. A tak, żeby na te 2 tygodnie czy 1,5 tygodnia tej roślinie wystarczyło, no to warto, żeby właśnie sobie ta ziemia czy te chipsy kokosowe tą wodę wchłonęły i później oddawały powoli. Bo też nie wiem, czy wiecie, ale sukulenty lubią, jak przeschną po prostu zupełnie, czyli warto je podlewać raz a porządnie i później je zostawić na te 1,5-2 tygodnie. Ja mówię teraz o okresie letnim, bo w ogóle w zimie to jeszcze na dłużej, w zależności jak tam macie, wiecie, jaka doniczka, jakie warunki w domu, czy ciepło, czy chłodniej, jakie stanowisko i tak dalej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę zawsze przy każdej roślinie. I wtedy właśnie dopiero jak przeschnie zupełnie, to od nowa podlewamy. Dobra, trochę się rozgadałam. Także widzicie, jak ten bigos wygląda. Jeszcze zbliżę Wam tutaj, żebyście mogli sobie zobaczyć.
Tak wygląda ten bigos. Wersja podstawowa, nieudziwniona, ale taka, która mi się sprawdza. I nie mam z nią problemów. Tak jak mówię, nauczyłam się jej już, nauczyłam się podlewać, bo wydaje mi się, że podlewanie jest najważniejsze. O, może tak będę do Was mówić z twarzą. Bo słuchajcie, tak jak mówię, wyczucie tego podłoża, podlewania jest najważniejsze. Tak jak wspomniałam, jeżeli byście chcieli uprawiać swoje rośliny w zwykłej ziemi uniwersalnej z perlitem, to dla tych roślin mniej wymagających to będzie ok, jeżeli wyczujecie podlewanie. Niektórzy potrafią uprawiać swoje rośliny w samym kokosie i uważają, że jest ok. No ja nie potrafię akurat, ale to wszystko zależy właśnie od rośliny, od tego, czy jest bardzo wymagająca, czy mniej wymagająca. Na przykład takie epipremnum nie jest bardzo wymagające i można by było je do takiej mieszanki posadzić. Ale słuchajcie, weźcie też pod uwagę to, że jeżeli macie w domu roślin 100+, tak jak ja, i każdą będziecie mieć w innym podłożu i każdą będziecie chcieli inaczej podlewać, no to głowa mała, to można się w pewnym momencie pogubić. Nawet zakładając sobie aplikację, którą roślinę kiedy macie podlewać i tak dalej, to będzie ciężko. Dlatego ja staram się trzymać właśnie tego bigosu do większości moich roślin, bo wiem jak go podlewać. I do sukulentów też mam osobną mieszankę, którą wiem jak podlewać. Tych roślin wilgociolubnych u mnie w domu nie jest zbyt dużo, bo właśnie mam tylko maranty, które tak jak wspomniałam też rosną w bigosie, moje kalate rosną w ceramisie, więc to w ogóle inna bajka. No i mam jeszcze asparagusy, które lubią wodę, natomiast one w ogóle rosną w jakiejś badziewnej mieszance, one są do przesadzenia w tym sezonie, także będę to robić. No i co, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o filozofię. Wersja podstawowa, czyli 30-40% ziemi uniwersalnej. No i pozostałe 60-70% to jest już mieszanka chipsów kokosowych, perlitu i keramzytu w proporcjach mniej więcej powiedzmy równych, chociaż u mnie zawsze tych chipsów kokosowych jest troszkę więcej niż pozostałych elementów, ale to też wynika z tego, że ja najczęściej właśnie sadzę monstery, epipremna i filodendrony i one to naprawdę bardzo lubią, także po prostu pod nie tak tworzę też to podłoże. No i od niedawna zaczęłam właśnie dosypywać tego węgla. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc, więc tutaj jeżeli chcecie. No jeżeli chcecie, oczywiście to sobie sprawdźcie. Ten mój bigos, czy u Was też zda egzamin. Czy może macie już swoje sprawdzone mieszanki, bo wiadomo, że u każdego może sprawdzić się co innego. Nie ma jednego takiego naj przepisu na bigos. Każdy może mieć swój przepis na bigos i każdy może być dobry i u kogoś się sprawdzać. To nie jest tak, że wiecie, że ja Wam teraz mówię jedyną prawdę objawioną i ten jest najlepszy i w ogóle nie ma opcji, żeby było inaczej. Także wiecie, no tutaj każdy troszkę musi pod siebie to zrobić i przede wszystkim nauczyć się tego podłoża. No dobra, tak jak mówiłam, film krótki, wymieszaliśmy. I tyle. Jeżeli będziecie kiedyś zadawali mi pytanie o podłoże, to właśnie będę odsyłała Was do tego filmu. A dzisiaj co? Dziękuję Wam serdecznie już za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia. Cześć!